Czas na pięć rzeczy, które musisz wiedzieć o programie Trzeciej Drogi. Tomasz Setta, Radio Tok FM. Zaczynamy. Po pierwsze podatki. Trzecia Droga proponuje uproszczenie systemu. Oprócz tego zapowiada też, że przez całą kadencję nie podniesie stawek podatku PIT, CIT i VAT. Poza tym ma też pojawić się coś takiego jak rodzinny PIT, który będzie się zmniejszać wraz z tym, jak będzie powiększać się rodzina. Po drugie, edukacja. PSL i partia Szymona Hołowni proponują zwiększenie wydatków na edukację do poziomu 6% PKB. Oprócz tego jest też mowa o zmianach w programie. Najważniejsza z tych zmian to jedna godzina angielskiego dziennie i to już od pierwszej klasy podstawówki. Po trzecie, przedsiębiorcy. Dla nich Trzecia Droga przygotowała zwolnienie z opłacania składek na ZUS, jeśli mikroprzedsiębiorca będzie miał kłopoty finansowe. Oprócz tego formacja proponuje też przywrócenie możliwości odpisania od podatku składki zdrowotnej, a VAT ma być opłacany tylko od uregulowanych faktur. Po czwarte, ochrona zdrowia. Tutaj w programie wyborczym najważniejszym postulatem jest skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów. Zasada ma być prosta. Jeśli w ciągu 60 dni do takiej wizyty nie dojdzie, wtedy Narodowy Fundusz Zdrowia musi pokryć koszty prywatnej wizyty. Po piąte, prawa kobiet. W tej części programu Trzecia Droga opowiada się za wyrównaniem wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn. Chce też przywrócić możliwość finansowania metody in vitro z budżetu państwa. Nie ma za to jasnego stanowiska w sprawie aborcji. Tutaj Trzecia Droga obiecuje tylko organizację referendum.